Nie tak dawno temu byliśmy świadkami premiery Alana Wake'a 2, czyli pierwszego poważniejszego survival horroru od dłuższego czasu, który w dobie obecnej dominacji horroru maskotkowego naprawdę błyszczy i robi coś ciekawego, to znaczy straszy. A dzisiaj zajmiemy się tym, w jaki sposób to robi, dlaczego to robi i dlaczego nareszcie Alan Wake 2 jest faktycznie straszną grą. Cię tak dokładnie, siemano, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, jakim jest Lenovo. Zatem sponsorem dzisiejszego odcinka jest Lenovo, a oto laptop z ich nowej serii Lenovo Log 15 i RH8. Jest to urządzenie, które zdecydowanie łączy wydajność z ceną. Na pokładzie ma kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 oraz procesor Intel Core i7 12450H oraz 16 GB RAM-u, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB oraz ekran Full HD 144 Hz z technologią G-Sync. Na pokładzie RTX 4050 zapewnia doskonałą wydajność graficzną. Obsługuje takie technologie Ray Tracing DLSS, przez co chociażby właśnie taki Alan Wake 2, który graficznie jest oparty na Ray Tracingu oraz technologii DLSS 3.5 z Ray Reconstruction, będzie wyglądać totalnie świetnie właśnie na tym laptopie, który z Ray Tracingiem czy obsługiwaniem DLSS 3.5 radzi sobie świetnie. Sam DLSS jest zaawansowaną technologią używającą sztucznej inteligencji do renderowania obrazów wyższej rozdzielczości, poprawiając jednocześnie wydajność, w tym samym czasie utrzymując doskonałą jakość grafiki. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ laptop posiada kilka ekskluzywnych funkcji od Lenovo, takich jak Lenovo AI Engine Plus, czyli oprogramowanie, które identyfikuje, kiedy gra się uruchamia i optymalizuje wydajność systemu, aby zapewnić najwyższą liczbę klatek na sekundę. Laptop jest również wyposażony w układ ALLA1 właśnie firmy Lenovo, czy chociażby Lenovo Vantage, czyli centrum dowodzenia wszystkimi ustawieniami w laptopach od Lenovo. Sam ponad 15-calowy ekran zapewnia wyjątkową płynność obrazu. Laptop również wyposażony jest w parę świetnych głośników, które oferują dźwięk w wysokiej jakości, doskonały do gamingu z dodatkowymi funkcjami udoskonalającymi audio. Laptop wyposażony również jest w akumulator o pojemności 60 Wh, a ponadto najnowsza technologia Rapid Charge wraca 80% naładowania baterii po zaledwie 60 minutach ładowania. Laptop posiada także dwa 85mm wentylatory 12V z dużymi otworami wentylacyjnymi, a także oferuje funkcję Q-Control umożliwiającą użytkownikom naciśnięcie klawiszy FN i Q w celu przejścia z trybu wydajności do trybu cichego lub trybu równowagi. Przy zakupie laptopa Lenovo Log w zestawie otrzymujesz również 3-miesięczną subskrypcję usługi Xbox Game Pass, co daje ci dostęp do gigantycznej biblioteki gier. Jeżeli chodzi o tą półkę cenową, jest to naprawdę świetny laptop do gier, który wam polecam. Więcej informacji na temat Lenovo Log 15 i RH8 macie w opisie tego filmu. Znajdziecie tam również więcej informacji na temat specyfikacji i technologii od Nvidia. A tymczasem przejdźmy już do Alana Wake'a 2. Tak jest, oto sponsor dzisiejszego odcinka. Więcej informacji o nim znajdziecie w opisie tego filmu. W razie czego materiał będzie wolny od większych spoilerów z gry. Raczej nie popsuję wam zabawy to, co się w nim znajduje. Tymczasem zaczynajmy. Zatem zacznijmy od samej atmosfery. Gra w sumie toczy się w dwóch miejscach. Zasadniczo w sumie poniekąd od tego, czy gramy Sagą, czy Alanem. Sam mimo wszystko z mojej wielkiej miłości do tego, że lasy są straszne w nocy. Tak, jestem dziwny. Bardziej podoba mi się setting, w którym przyszło nam grać Sagą większość czasu. Mowa tutaj mianowicie o terenach typowo leśnych. Tutaj po prostu lesie i pobliskich miejscówkach, głównie w nocy. Tam atmosfera jest gęsta, straszna, ciężka. Jak przystało na horror, którego dane momenty mają miejsce w lesie. Z drugiej strony mamy także wątek Alana, który spaceruje po creepy wersji Nowego Jorku. I ta miejscówka także jest absolutnie świetna, wykręcona, przerażająca. Aczkolwiek jeżeli chodzi o dwa rodzaje strachu, czyli ten pierwszy, bycie samemu w lesie, w nocy, bądź w innych podobnych miejscówkach, w których generalnie nocą cię być nie powinno, a strach bycia chociażby w wielkim, wykręconym mieście, i innych miejscówkach, które do tego miasta należą, dodatkowo często pustych bądź wypełnionych duchami czy innymi strachami, to sam wybrałbym jednak ten pierwszy typ, aczkolwiek ten drugi, który trochę kojarzy mi się z backroomsami bądź innymi przestrzeniami liminalnymi. Oba są świetne, jednakże dalej mimo wszystko ten pierwszy bardziej znajduje się w moim serduszku. A skoro już o tym mowa, to zobaczcie chociażby na sam początek gry. Nie dość, że widoki są piękne, a stają się jeszcze piękniejsze na wyższych ustawieniach dzięki technologii Nvidia, to zobaczcie, jak bardzo napchane jest to tym strasznym, horrorowym klimatem. Wystarczy zatrzymać się na moment i przyjrzeć się temu, co dzieje się dookoła, a chociaż nie dzieje się tam za bardzo nic, to i tak kipi to tym klimatem grozy. Ogólnie cała gra mocno kojarzy mi się z Silent Hillami i zdaje się, że jest to dosyć trafne porównanie od takich banałów, jak że jest to trzecioosobowa gra typu survival horror, która nie tyle stawia na po prostu dobrą rozwałkę i zabawę w strzelanie do cieni, a bardziej zanurzenie gracza w ten bardzo ponury, dziwny i niepokojący świat. Dokładnie tak jak Silent Hill 2 swego czasu. No tylko oczywiście do mistrza cały czas trochę brakuje, ale i tak jest świetnie. Swoją drogą, remake. Fajnie byłoby, jakby w końcu wyszedł.
Ale nawet mimo faktu, że tego remake'u nie ma, to jest Alan Wake 2, który odwalił kawał świetnej roboty, jeżeli chodzi o budowanie świata, opowiadanie strasznej fabuły o kultach, morderstwach i całej reszcie tego wszystkiego. A jednocześnie ubrał to w świetny klimat, w świetną atmosferę i po prostu grozę, niepokój, straszność, której brakuje większości. Albo raczej wszystkim obecnym mainstreamowym horrorom, które wyszły na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jego już atmosferze i settingu mowa to już tak totalnie słowem końca. Klimat jest idealnie budowany tak prostymi rzeczami jak te wszystkie wspominki o miejscach, do których wkrótce się udamy. Przede wszystkim idealne są te plotki, mówiące o czymś strasznym czającym się w lesie. O zwierzętach zachowujących się w dziwny sposób, czy w końcu o ludziach znikających bez śladu. Czy też o zapomnianych ludziach, którzy zaginęli bardzo dawno temu, a teraz wyłaniają się z jeziora kompletnie odmienieni, czy tutaj o dźwiękach rozbrzmiewających w nocy, które nie mają logicznego wyjaśnienia. To są dość proste rzeczy, które są raczej w gruncie rzeczy dość potrzebne, żeby zbudować dobre napięcie i dobry pomysł na coś strasznego w horrorze. Tutaj jest to obecne i sprawdza się to świetnie, patrząc na tematykę. O settingu można mówić by jeszcze wiele, aczkolwiek wspomnimy jeszcze trochę na temat tego drugiego, czyli o mrocznej wersji Nowego Jorku, w której to Alan był uwięziony przez ponad 13 lat od momentu zakończenia pierwszego Alana Wake'a. Jest to naprawdę fascynujący koncept, pod wieloma względami nawet bardziej od tego lasu, bo tamto to tylko las, a tutaj mamy do czynienia z mrocznym miejscem złożonym z wielu opowiadań Alana. Zasadniczo ze wszystkiego, co ten pisał przez lata, co nadpisywał, co zmieniał. Jest to po prostu fascynujący, nieskończony, koszmarny wymiar, który także nadaje temu wszystkiemu wiele niepokojącego kontekstu i z pewnością jest miejscem, które można by zgłębiać jeszcze na wiele innych sposobów, a jednocześnie na pewno kryje całkiem sporo własnych tajemnic. Dla porównania, kiedy przechodziłem część pierwszą, nie wydawała mi się ona być jakoś mega straszna. Generalnie była to gra, która przez większość czasu straszyła cię tym, że chodzisz po bardzo ciemnych lokacjach, pokroju lasu, czy innych okołoleśnych zakamarków, no ale głównie lasu. I bardzo boisz się tego, że za moment usłyszysz ten dość irytujący dźwięk i że coś wyjdzie ci za moment z jakiegoś ciemnego zakamarku. Krócej mówiąc, według mnie pierwszy Alan Wake był straszny przez max pierwsze 1,5 godziny, ponieważ później szło całkiem mocno przywyknąć do tego, co ma tam miejsce i w sumie po tym czasie już za bardzo ta gra taka straszna nie była, gdyż później to czym i w jaki sposób Alan Wake straszył, no za bardzo się nie zmieniało. Także tak fabuła, konstrukcja świata i to, co sama gra starała się przekazać, było moim zdaniem świetne. I to raczej tutaj pierwszy Alan Wake błyszczał w odróżnieniu od tego, czy był straszny, czy nie. Z dwójką jest inaczej, bo chociaż na płaszczyźnie fabuły nadal jest świetnie i mu nawet lepiej niż w jedynce, to nareszcie ta gra rzeczywiście straszy i to nie tylko przez pierwsze 1,5 godziny, ale robi to przez zasadniczo cały czas, a gdyby tego było mało, naprawdę całkiem ciekawymi metodami. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że gra ma naprawdę bardzo gęstą atmosferę i nie chodzi mi tutaj o mgłę, przez którą nic nie widać, ale o te wszystkie dość losowe sytuacje, które dzieją się podczas grania w grę. Chociażby to. Zdecydowanie, kiedy graliście w grę i natrafiliście na to pierwszy raz, to w jakimś stopniu mogliście się przestraszyć. Ja mam sobie coś o tyle dziwnego, że w sumie zazwyczaj jakieś jumpscary i reszta takich rzeczy za bardzo mnie nie straszy. No chyba, że morda, która wyskakuje ci na ekran, jest straszna, albo jakoś mega brzydka. Mam tak chociażby z FNAF-em, że zasadniczo prawie żadna część nie wywoływała we mnie większego strachu, z wyjątkiem 4 i to z jednego prostego powodu. Przede wszystkim ta gra była po prostu za cicha, więc cały czas trzeba było słuchać tego, co się dzieje, a skoro już o tym mowa, to na ekran musiałeś patrzeć się cały czas i kiedy już spieprzyłeś, to była to tylko i wyłącznie twoja wina. A spieprzenie cechowało się wyskoczeniem ci jakiejś mega strasznej, brzydkiej mordy. I to właśnie sam fakt, że wyskakuje ci brzydka, straszna morda, przynajmniej u mnie generował największy dyskomfort. Podobnie jest z Alanem Wake'em, kiedy chociażby w tej sytuacji, no cóż, wyskakuje ci obrazek gościa z bardzo brzydką i straszną mordą. Dodatkowo, kiedy atmosfera jest bardzo gęsta i napięta, a ty po prostu wręcz czekasz, aż coś ci wyskoczy. I później dość niespodziewanie dostajesz czymś takim w momencie, kiedy teoretycznie żadnego zagrożenia jeszcze nie zauważyłeś, to naprawdę może być mocno i strasznie. Jest to rodzaj wystraszenia kogoś na zasadzie: ja do ciebie mówię i nagle wklejam jumpscare'a kogoś w trakcie zdania. Się kończy, totalnie się tego nie spodziewaliście. Szczerze, naprawdę momenty, kiedy Alan Wake straszy cię właśnie w taki sposób, moim zdaniem są zdecydowanie najlepsze, bo ta wykręcona twarz Alana czy innych postaci...
zdecydowanie generuje najwięcej strachu moim zdaniem. To samo tyczy się zresztą death screenów w samej grze, które oczywiście dostajecie w momencie, kiedy przegracie, czytaj, kiedy wasza postać zostanie zabita przez inną postać albo z innej przyczyny. Same death screeny w horrorach czy w innych grach myślę, że nigdy nie były aż tak przerażające jak tutaj, bo w tym przypadku nie dość, że twoja postać umarła, to jeszcze otrzymujesz kilka strasznych migających obrazków na przestrzeni kilku sekund po tym, jak przegrasz. Czyli generalnie w tym momencie, kiedy powinieneś złapać trochę oddechu, zanim przystąpisz do powtarzania poprzedniej czynności w grze. Zresztą nie bez przyczyny bardzo wiele osób nazywa death screen z Alana Wake'a 2 mianem najstraszniejszego death screenu ever. Nawet jak chodzi o resztę jumpscare'ów, też są wykonane zupełnie inaczej niż w większości gier moim zdaniem. Ponieważ w części sytuacji nic nie wyskakuje ci na mordę tak oficjalnie. Na zasadzie idziesz i nagle coś ci wyskakuje. To raczej to wygląda tak, że nie spodziewasz się momentu wyskoczenia. A jeżeli już się go spodziewasz, to są zrealizowane trochę inaczej. I tak, ja bardzo dobrze wiem, że jumpscare'y to nie jest najlepsza metoda straszenia w grach, filmach czy czymkolwiek, bo to są jumpscare'y, tak? Dobry horror jest w stanie wystraszyć cię po prostu swoją atmosferą, a nie straszną mordą wyskakującą ci na ekranie. Ale i tak bardzo mocno doceniam to, w jaki sposób ten aspekt został wykonany w Alanie Wake'u 2, ponieważ nie jest tak tani jak w niektórych grach. I tuż obok świetnej, wybitnej wręcz atmosfery gry sprawdza się świetnie i jest bardzo dobrym dodatkiem. Tym bardziej patrząc na jego wykonanie, o którym wspomniałem wcześniej. Imo, mega git. Ostatecznie myślę, że mimo tego, co mówi wiele osób odnośnie tego, że Alan Wake 2 nie jest jakoś mega straszny, nie zgadzam się z tą myślą. Zdaje się, że ludzie często po prostu przebiegają przez grę, przechodzą ją, ale nie wgryzają się za bardzo w szczegóły. Nie analizują wielu konceptów, nie łączą ze sobą kropek, co zresztą sam wielokrotnie robiłem, kiedy po prostu przechodziłem grę dla jej przechodzenia. Niemniej koncepty przedstawione w Alanie Wake 2 są na tyle interesujące, że wręcz wymagają głębszego zastanowienia się nad nimi. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Uważam, że w obecnym momencie, kiedy ogólnie horror w grach leży w bardzo słabym położeniu, on nie stoi, on leży, ponieważ dokładnie na przestrzeni ostatnich 2/3 lat wszystko zostało zdominowane przez horror maskotkowy, który w większości lubię FNAF-a, lubię Poppy Playtime, ale nie lubię tych wszystkich pochodnych od tego. Wszystko zaczęło zmierzać w bardzo złym kierunku, kiedy ludzie horrorem zaczęli nazywać Garten of Banban. Wtedy już zapaliła nam się czerwona lampka, aczkolwiek wreszcie wyjście Alana Wake'a 2, który zrobił trochę większy zasięg od ostatniego Outlasta, utwierdza mnie w przekonaniu, że jest jeszcze jakaś nadzieja na to, żeby tuż obok tych, w gruncie rzeczy dość mainstreamowych horrorków, które trafiają trochę młodszych odbiorców, te trochę poważniejsze także zbierało jakąś sensowną popularność. W razie czego wpadajcie do opisu, tam znajdziecie linka do Lenovo Log 1.5 i RH8. A tymczasem to już tyle w tym odcinku, ja będę leciał, miłego dziękuję wszystkim, siemanko, cześć!